Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad w teren i zaczynam dzisiejsze poszukiwania. 84 na skali. Głębokość około 20 cm. Wykrywacz. Patrzcie. I coś mamy. Tutaj. Tutaj jest chyba jakaś monetka. Jest monetka. Odłożę krecika. Dziad las z lasu, siemanko. Zaraz zobaczymy, co to. Co to może być? Jakaś taka wytarta troszeczkę. A teraz wyszedł pierwszy czubeczek ołowiany dzisiaj. Wykopałem coś z tego dołka. I to będzie jakaś monetka. Też stan słaby. Słaby stan. Ale może po myciu uda się rozszyfrować. Coś się tam rysuje na tej monetce. Jest do rozszyfrowania. Trafiłem jakiś guziczek. Jak widzę, tutaj wezmę szczoteczkę. Uszko jest. Patrzcie. Jest uszko z drutu. Proszę bardzo. Lubelskie województwo. Co to za guzior? Mi się wydaje, że to był guzik dwuwarstwowy. Patrzcie. I tej góry nie ma. Tak, to jest ten spód. A szkoda. Znalazłem teraz jakiś chyba guziczek. Zaraz zobaczymy. Coś widać na nim. Sprawdzimy, czy uszko jest. Tak mi się wydaje, że jest, tylko wygięte. Pogoda piękna dzisiaj. Jest uszko, patrzcie. Jest uszko, tylko że wygięte. I coś widać na tym guziczku. Coś widać. Coś widać na tym guziczku. Jakiegoś ptaszka chyba. Może orzełka. Ale to trzeba umyć ten guzik dokładnie. Znalazłem jakiś guziczek, ale ten akurat leżał sobie na powierzchni. Uszko jest. Jak widać. I to będzie polski guziczek. Patrzcie, z orzełkiem w koronie. Przedwojenny. No to na pewno twój, tak jest. Jak masz 100 lat, to na pewno twój guzior. Patrzcie. Jaki fajny. Znalazłem jakąś monetkę. Zobaczymy, co to będzie. O, 50 groszy z PRL-u. Ale rocznik pierwszy, czyli 49 na pewno. Tak, 49, patrzcie. Znalazłem jakąś monetkę. Chyba to będzie boratyneczka. Proszę bardzo. Trafiłem teraz taką ładną, dużą, zieloniutką łuseczkę. Znalazłem jakąś monetkę. Zobaczymy, co to może być. O, chyba to będzie... Chyba perelek będzie. Chyba perelek, tak. 20 groszy. 49 rok, tak czuję. Tak. 20 groszy. A coś takiego teraz znalazłem. Nie wiem, co to jest.
kawałek szpulki albo jakiś nit. A tymczasem kolega Michał znalazł dwie carskie monetki, dwie kopiejki i jedną kopiejkę. Proszę bardzo. W odległości były 1 metra. Znalazłem jakąś monetkę. A 2 złote z PRL-u, niestety. Ale jest monetka, jest. Znalazłem teraz jakąś monetkę. Ciekawe, co to może być. A teraz znalazłem coś takiego. Jak była taka obejma od zegarka? Miedź. A tutaj chyba jakieś srebrzenia są. Znalazłem teraz jakąś monetkę. Zaraz zobaczymy. O! Coś starszego teraz będzie. Zaraz je umyjemy. Jak mam wodę ze sobą, czy została w aucie, jak wysypywałem ten. Widzicie tą monetkę? Chyba jakaś stara kopiejka. Coś takiego teraz trafiłem. Co to może być? Czy różaniec? Nie wiem, jakaś bransoleta z brązu. Ale mega, dziełożysko. Jakaś bransoleta. Już wysyłam zdjęcie do archeologa. A tymczasem znalazłem jedną drugą kopiejki. Proszę bardzo. 1899 chyba. Taka oto monetka leżała sobie teraz tutaj na powierzchni. Kopieczka. Mam jakąś monetkę tutaj w tej grudce ziemi. Zaraz zobaczymy, co to może być. Kolejna kopiejka. Raczej tak. Tak, kopieczka. I trafiła się kolejna monetka. Zobaczymy, co to będzie. No, chyba kolejna kopieczka. Tak, kopieczka. Proszę bardzo. I pojawiła się kolejna monetka tutaj przy szpadelku. Zaraz zobaczymy, co to wyszło tym razem. O, dwa helery. Dwa helery. Proszę bardzo. Skończyłem dzisiejsze poszukiwania, które były bardzo udane i zapraszam serdecznie na podsumowanie. Jestem już w domu. To są śmieci i część złomu z tego wypadu. Jak widzicie, sporo tego wyszło. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, więc zaczynamy podsumowanie. Jak widzicie, sporo fancików wyszło.
podczas tego wypadu zaczynamy od góry. Tutaj łuseczki jakieś, czubeczki, jakaś obręcz, prawdopodobnie z jakiegoś zegarka, taka obejma. Widzicie, są jeszcze jakieś srebrzenia na tym. Materiał to mosiądz. Cztery monetki nieczytelne, może z czasem jak odmokną, może coś się pojawi na tych monetkach. Tutaj jakaś taka malutka szpulka na nić. Kilka monet z PRL-ku wyszło, w tym pierwsze roczniki. Tutaj widzicie 49 rok, guziczki 2 z drugiej RP, polskie 2, że tak powiem, nieczytelne guziki, bo są niekompletne. To są guziki wielowarstwowe, ale widzicie, góry nie ma, szkoda. Lecimy dalej. Tutaj mamy kopiejki w dużych ilościach. Takie popularne, przewadzę monet jednokopiejkowych, tutaj dwie kopieczki, jedna druga kopiejki i najfajniejsza kopieczka to będzie jedna druga kopiejki, 1882 rok, Aleksander III, Mennica, Petersburg. Stan tej monetki taki średni, ale fajna monetka. Lecimy z tej strony. Dwa Hellery, 1914 rok. Tutaj taka ciekawostka, 20 bani. To jest moneta rumuńska z 1905 roku. Pierwszy raz taką znalazłem, z czego się bardzo cieszę. Proszę bardzo. Widocznie pamiątki po I wojnie światowej. Kolejną monetką to będzie taka oto borotyneczka. Stan, jak widzicie, nie za super. I na sam koniec znalezisko, powiedziałbym nawet miesiąca, czyli Knoten Ring, pierścień guzowaty, prawdopodobnie Rzym. Takie oto znalezisko, które bezpośrednio na polu zgłosiłem do konserwatora i w najbliższych dniach trafi ono na ekspertyzę do WOS w Zamościu. A tymczasem pozdrawiam wszystkich, mówił Grosik do Was. Cześć!